Marcela, złapałem Marcela praktycznie już w drzwiach wyjściowych. No to nie będzie sympatyczna podróż, to będzie podróż kilkugodzinna do Gdyni, natomiast pewnie dużo przemyśleń związanych z tym spotkaniem. Na pewno tak, ale myślę, że po tych trzech dniach chłopaki pokazali charakter. To były naprawdę ciężkie trzy dni dla nas, jako dla zespołu. Jakby nie patrząc, byliśmy w bardzo okrojonym składzie. Mimo wszystko pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy, że możemy walczyć i mimo takiego terminarza, jaki mieliśmy, potrafiliśmy dojść do samego finału. Gratulacje do Ostrowa, pokazali, że akurat w dzisiejszym dniu byli lepsi, na pewno pokazali swój atletyzm, siłę fizyczną, ale tak jak mówię, no, nie kończy się to, ta nasza przygoda na Pucharze Polski, tak? To jest dopiero środek sezonu. I zobaczymy. Wracamy niedługo do sezonu regularnego i to są dla nas najważniejsze mecze. Najważniejsze jest to, żeby zająć jak najlepszą pozycję i walczyć o finał, o Mistrzostwo Polski. Wspominałeś o tych kontuzjowanych zawodnikach, z tych kluczowych nie było Bostika, nie było Delewicza, nie było Szubargi. Oni byli, natomiast no, nie mogli wejść na parkiet. Ty nie zagrałeś we wczorajszym meczu, no ale finału się nie odpuszcza. Mimo tych kłopotów z piętą zdecydowałeś się jednak na własne życzenie rozegrać to spotkanie? Oczywiście, już wczoraj było widać po chłopakach, że niestety, ale brakuje kogoś, kto wejdzie i da chociaż kilka minut zmiany. Graliśmy bardzo fizycznie pierwszy mecz z Anwilem. Było bardzo ciężko. Udało się wygrać. Dąbrowa to był kolejny przeciwnik, który gra bardzo fizycznie i widać było utraty tych sił i brak naszej rotacji, więc tak jak mówię, no, chciałem jak najbardziej pomóc drużynie. Wiadomo, jest to bardzo ciężkie. Mam akurat uraz i to stopy, więc to jest jednak jakby niekomfortowa sytuacja, aczkolwiek tak jak pan powiedział, finału się nie odpuszcza, trzeba było zacisnąć zęby i grać. Szkoda, że tak wyszło, że przegraliśmy, ale możemy być jedynie dumni z samych siebie, chłopaki powinni być dumni, bo trzy mecze w trzy dni, to jak już mówiłem, to naprawdę duży wynik w tak okrojonym składzie, pokazali charakter. Marcel, bardzo ci dziękuję i spokojnej podróży powrotnej. Dziękuję bardzo. Wracamy do studia. Grający.